Hejka, dzień dobry, witam was w dzisiejszym filmie Co jem w ciągu dnia. Spędzimy razem dzień i zobaczycie, co jem, kiedy zwracam uwagę na kalorie. Tak, dzisiaj będziemy liczyć kalorie i będziemy jeść zdrowo i będziemy testować nowe przepisy, więc nie mogę się doczekać. Róbcie sobie herbatę i zaczynamy. Że jedną z najprzyjemniejszych rzeczy po takim zimowym biegu jest nakładanie ciepłej bluzy. Kto jest głodny? Ty jesteś głodna? Ja też jestem głodna. Jestem podekscytowana, bo dzisiejsze śniadanie zapowiada się pyszne. Zrobimy sobie placuszki tiramisu z przepisu mojej koleżanki Violi z Okiem Dietetyka. Więc znalazłam przepis na jej Instagramie i działam. Dokładny przepis znajdziecie w opisie filmu, dam wam tam link do Instagrama Violi, ale tak naprawdę jest to banalna receptura. Najpierw mieszamy mokre składniki, potem dodajemy mąkę z proszkiem do pieczenia i tyle, wrzucamy na patelnię. Zauważyłam, że ja najbardziej lubię testować przepisy śniadaniowe i to wynika chyba z faktu, że ja po prostu jestem rannym ptaszkiem, rano mam najwięcej czasu dla siebie, więc mam też taką kreatywność i taką chęć do tego, żeby cokolwiek sobie tam wymyślać. I te placuszki były takim przepisem, który gdzieś tam zapisałam już bardzo dawno i ciągle odkładałam to i w końcu znalazłam czas, żeby to przetestować. Bardzo wam zresztą polecam zapisywanie sobie przepisów, czy przez funkcję zapisz na Instagramie, czy przez zrobienie sobie jakiegoś pliku, folderu z takimi linkami do przepisów, które was ciekawią, bo potem to wszystko ucieka i człowiek to gubi, a tak jak macie to w jednym miejscu, to prędzej czy później będziecie mogli to wypróbować. Dobra, czas na testowanie, bo mi się to wszystko już rozwala, ale i tak wygląda mega. Pycha. To smakuje autentycznie jakiś tiramisu. Mega. Mega. Wchodzi na pewno do mojego stałego repertuaru śniadań. Tym bardziej, że bardzo szybko się ten przepis robi. Nie ma jakichś skomplikowanych składników i... Pycha. Strzał w dziesiątkę. Chlebki pita, mam krewetki, a to oznacza jedno, robimy obiad. Miałam w ogóle zupełnie inny plan na ten obiad, ale wiecie jak jest, czasami nadchodzi nas ochota i tyle. Takie przepisy jak ta pita z krewetkami to coś, co robię po prostu z głowy. Czasami wpisuję w Google to, co mam na myśli i patrzę na obrazki, patrzę na przykład, co ludzie dodają do takich rzeczy i na bazie tego tworzę swój własny przepis. Mój bardzo prosty sposób na pity, zmaczam je trochę pod kranem i wsadzam do tostera, 3 minuty i są gotowe. Krewetki zawsze robię tak samo, oliwa, czosnek i tylko tyle. Nawet jak są obrane, to sprawdzam, czy nie mają takich jelitek czarnych, to trzeba wyciągnąć, bo inaczej zepsuje wam to smak krewetek, to taki mój tip. Patrzcie, jakie dziwne otwarcie puszki. What the fuck, teraz ją wzięłam w magazynku, nie wiem w sumie skąd ją mam, czy ja ją kupowałam jakoś kilka naraz czy co, ale nie ma normalnej zawleczki, tylko jest jakby taka z papieru zatyczka i tyle. Jeśli chodzi o to, jak liczę kaloryczność takiego dania, to mam na to swój własny patent. Głupi, może mądry, nie wiem, ale u mnie działa. W każdym razie ja po prostu fazami nakładam składniki do pity i za każdym razem robię zdjęcie tego, co jest na wadze i potem, jak mam spokojniejszy czas, to sobie siadam i po kolei wpisuję te rzeczy do fitatu. Dzięki temu zawsze wiem, co mam w takiej picie, ile tego nałożyłam i ile dokładnie takie danie ma kalorii. Ja
Jeden z moich ulubionych rytuałów to wspólny obiad z Patrykiem, z moim mężem. Zawsze sobie staramy zapalić świeczkę, spędzić trochę czasu razem, odpalamy Netflixa i oglądamy razem coś fajnego. To jest najlepsza kawa na świecie. Dorwałam ją ostatnio w Biedronce. My ogólnie z Patrykiem jesteśmy wielkimi fanami Starbucksa. I jak zobaczymy w Biedronce, mówię, a dobra, spróbuję, zobaczymy jak się sprawdzi. Jest przepyszna, zwłaszcza, że ja piję zazwyczaj kawę bez niczego, piję espresso. To czuję ten smak i naprawdę polecam, jak gdzieś dorwiecie w Biedrze, to będziecie zadowoleni. Dobra, jest kawa, jest woda, można porozmawiać na poważne tematy, a dzisiaj pogadamy sobie o redukcji, a mianowicie o tym, że ja właśnie dzisiaj ją zaczynam. I zanim zaczniemy, to muszę wam powiedzieć, że miałam obawy przed tym, żeby w ogóle mówić to na głos, że zaczynam redukcję, ponieważ w internecie jest coś takiego, że jeśli poruszasz jakiś temat, to czasami ludzie myślą, że otwierasz furtkę i jakby pozwalasz na to, żeby dyskutowano na jakiś temat. Ja się troszkę obawiałam poruszyć temat czy redukcji, czy w ogóle pracy nad sylwetką, też z tego względu, że ja nie otwieram tej furtki. I tak jakby nie chcę słuchać o swojej sylwetce, o swoich celach od innych osób. To nie jest temat do dyskusji, to jest tak jakby moje ciało i wiecie o co chodzi. Wiecie jak jest internet, internet potrafi być okrutny. Ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że skoro i tak idę przez ten etap, przez ten proces, to czemu by się z nim nie podzielić? A więc od dzisiaj jestem na mojej redukcji z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że po prostu jesiennie i poropowo jeszcze po Stanach mi się trochę przybrało, więc mam około 1,5-2 kg więcej niż zwykle. Nie wiem ile dokładnie, bo muszę poczekać aż dostanę okres i się będę mogła wtedy zważyć po nim, żeby ta waga była jakkolwiek adekwatna. Więc po prostu mi to przeszkadza, chociażby z tego względu. A drugi powód jest taki, że w trakcie zimy chcę się skupić na bieganiu dłuższych dystansów, chcę się skupić na pływaniu, chcę się skupić na spinningu. W związku z tym zależy mi na troszkę mniejszej masie ciała, żeby mi było po prostu łatwiej. Bo o ile ja nie mam zbyt dużej ilości tkanki tłuszczowej, to jednak tej masy trochę mam. Mam też trochę tych mięśni, w związku z tym te wszystkie aktywności też są bardziej energożerne niż u osoby, która ma mniejszą wagę. W związku z tym też dlatego chcę zbić trochę tą masę ciała, żeby po prostu móc dużo się ruszać, dużo trenować, biegać na długie dystanse i żeby to nie było aż takie energożerne. Więc zaczynam, stwierdziłam, że zrobię to na spokojnie, powoli, ale raz i dobrze. W związku z tym stwierdziłam, że zacznę też od wyższej kaloryczności. Zobaczę jak się sprawdzi, czy to tyle wystarczy, czy muszę trochę obniżyć i dopiero będę to ewentualnie modyfikować. Jest mi też troszkę ciężko, ponieważ przy tym jak wiele mam aktywności, trudno mi dobrze dobrać kaloryczność, więc na razie będę trochę sobie tutaj gdzieś próbować, błądzić i zobaczymy jak ciało zareaguje. Też moim największym priorytetem w te pierwsze tygodnie redukcji jest uregulowanie mojego snu, ponieważ niestety, ale wróciły moje problemy ze snem. Tym razem nie z zasypianiem, o dziwo, zasypiam jak baby po prostu, ale wybudzam się w nocy. Mam też podwyższony właśnie kortyzol, więc chcę to wszystko uregulować. Chcę sobie uregulować spanie, stres, bardzo się przyłożyć do odstresowania się, do takiego spokojnego życia, a to się zaraz przełoży też na lepszą redukcję, to się przełoży na lepsze osiągi na treningach, więc to jest wszystko bardzo, bardzo ze sobą powiązane. Nie muszę chyba mówić, że jak się człowiek nie wysypia, bo ten sen jest taki nieregularny, to też to wpływa bardzo na dietę i na zachcianki. W związku z tym chociażby dlatego chcę też to wyregulować, oprócz takich typowo kwestii zdrowotnych, bo będzie mi po prostu łatwiej też redukować. W każdym razie, dzisiaj zaczynam i najlepsze jest to, że nie wiem kiedy skończę, nie wiem do końca jaki jest konkretny cel, ponieważ to też będzie się zmieniać w trakcie. Muszę zobaczyć jak ciało reaguje, jak to będzie wszystko wyglądać, jak się będę czuła na treningach. Dla mnie najważniejsza jest moja wydolność, najważniejsza jest moja sprawność, więc wszystko będzie podporządkowane tak naprawdę temu. No i tak naprawdę tyle, więc dzisiaj zaczynam swoją przygodę, stwierdziłam, że chcę wam powiedzieć, żebyśmy byli tutaj na czysto między sobą, a dzięki temu też można lepiej zrozumieć na przykład, jak będą wyglądały moje posiłki, jak będę je komponować i dlaczego jem trochę mniej słodyczy. I szybki transport do studia, zaraz zaczynamy trening live, ostatni już w listopadzie, więc właśnie szykuję się, przebieram i działamy. Jestem z was bardzo dumna, mam nadzieję, że udowodniłam wam, że można zrobić fajny trening bez skakania i latania, jak to mówi moja mama, jak kot z pęcherzem. I na dzisiaj to już wszystko. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, dajcie proszę kciuka w górę, pewnie o tym zapomnieliście pod tym filmem. I widzimy się niedługo. Piąteczka, hejo!
No i już, po live'ie. Czas się zbierać do domu, wszyscy się żegnają na czacie. Jak zwykle szybko zleciało. Wróciłam właśnie z live'a, jestem strasznie głodna, ale też mam mega ochotę na... kalafior, bo kupiłam taki piękny kalafior, więc nastawiam wodę i będę go sobie gotować, dlatego sobie zrobię jakieś kanapki albo tosty. A w międzyczasie, żeby nie umrzeć z głodu, jabłko, masło orzechowe wystarczy. Jedna z takich moich ulubionych past orzechowych do jabłek to jest pasta orzechowa z krukama, z kawą i wanilią. Pycha, jak lubicie takie kawowe smaki, a jak możecie stwierdzić po dzisiejszym śniadaniu tiramisu, ja lubię, to bardzo Wam polecam. Powiem Wam coś, co może Was rozbawi. Mianowicie mam mega ochotę na kalafior z bułką tartą, ale nigdy go nie robiłam. Zawsze jadłam to w domu, mama mi zawsze przygotowywała, a sama jakoś w dorosłym życiu no nie jem takiej kuchni. Ale stwierdziłam, że nic się nie stanie, jak trochę sobie zjem, tylko właśnie sprawdzam w internecie, jak to się robi. Po prostu wrzucę Wam masło z bułką tartą na patelnię i do tego kalafior i chyba się zrobi, nie? Dobra. Mimo wszystko chciałam zadbać o to, żeby ten kalafior z bułką tartą miał jakąś rozsądną ilość kalorii, więc zmierzyłam wszystko przed ugotowaniem i zrobiłam to tak, żeby zrobić właśnie dwie porcje o rozsądnej kaloryczności. Okej, przed Wami prawdopodobnie najdziwniejsza kolacja w historii fitnessowego YouTube'a. Tutaj mam zwykłe kanapki z twarożkiem grani, suszonym pomidorem i z resztką warzyw, która mi została z pity, bo przecież muszę to też gdzieś wykorzystać. I do tego mam ten kalafior z bułką tartą. Na to miałam ochotę dzisiaj. Ja jem zawsze to, na co mam ochotę, tylko dostosowuję to do swoich celów, więc proszę bardzo, dziwna kolacja, ale przynajmniej wiadomo, że będzie mi smakować. A wieczorem, wiadomo, zabawa z kotami. Najpierw staram się wybawić je trochę fizycznie, czyli zmuszam je do biegania za wędką, żeby trochę się właśnie poruszały, coś porobiły. A potem, jak już się znudzą i widzę, że już nie mają ochoty, to ćwiczę z nimi sztuczki. Tutaj bardziej daje się nauczyć jakikolwiek sztuczek sznurek. On umie dość sporo. Natomiast Nitka podaje łapę i to powinno mi wystarczyć według niej. Całus. No, co to ma być? Brawo! Słuchajcie, kleją mi się oczy, a to oznacza, że czas już iść spać, ale zanim pójdę, to małe podsumowanie. Dzisiaj zjadłam około 1954 kalorie, co oznacza, że świetnie wcisnęłam się w sam środek widełek, ponieważ moje widełki obecnie to 1800-2000. Taką kaloryczność ustawiłam testowo na bazie tego, co doradziły też mi koleżanki dietetyczki i do tego, jak sobie to wszystko poobliczałam do mojej aktywności. Zobaczymy, daję sobie około tydzień, dwa, jak moje ciało zareaguje, jak trzeba będzie to utnę więcej, jak nie trzeba będzie to nie utnę. Te 1800 to raczej takie dni beztreningowe, 2000 to takie dni jak dzisiaj, gdzie miałam i swój trening, ubieganie i prowadziłam live'a, który trwał ponad 50 minut i jeszcze sobie potańczyłam w Just Dance chwilę. Więc żeby to, wiecie, jakoś dobrze spoigrało, żeby mieć energię na to, że ja muszę mieć energię do tego, muszę mieć paliwo, no to ta granica kaloryczności na redukcji też musi być dość wysoka. Ewentualnie zawsze można uciąć, lepiej uciąć niż cierpieć na brak energii, bo to jest po prostu straszne, zwłaszcza z moim temperamentem. W każdym razie dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze oglądanie i za wspólny dzień. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chcecie być na bieżąco, to koniecznie zasubskrybujcie kanał. Dajcie kciuka w górę, jeśli film Wam się podobał, a my widzimy się już na pewno niedługo. To co? Do zobaczenia. Hejo!